2018 roku, pomimo nadal wyższej dynamiki nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw niż dynamiki wzrostu upadłości, ta ostatnia niestety mocno niepokoi wszystkich. Liczba firm wzrasta, liczba firm, które upadają, oczywiście wzrasta. W tym dość 25% to firmy z branży budowlanej. Patrząc na sytuację, możemy domniemywać, że niedługo zobaczymy to nie tylko w samych liczbach, jeśli chodzi o liczbę upadłości, ale zobaczymy to też odzwierciedli się to dość znacznie w wynikach produkcji i w wynikach PKB. W związku z wzmożoną ilością upadłości w 2018 roku już widzimy, jak wygląda reżim płatniczy polskich przedsiębiorstw, a ten pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Na chwilę obecną już przeterminowania wynoszą około 60 dni, co z drugiej strony rodzi spore ryzyka dla każdego handlującego, każdego sprzedającego towar czy usługi. Przedsiębiorstwa. Mamy sytuację, w której nie dosyć, że ryzyka rosną, potencjalnego nieotrzymania zapłaty na czas, rosną ryzyka płynności, które są niezmiernie istotne dla każdego działającego przedsiębiorstwa. Firmy mogą radzić sobie na kilka sposobów. Po pierwsze, ubezpieczając należność. Po drugie, chociażby korzystając z produktów takich jak factoring, które znacząco poprawiają płynność przedsiębiorstwa już w momencie sprzedaży danego towaru.